fucking pimp! Siemanko, słuchajcie, wróciłem już do domu i mam tu mleko od Mariusza. Mariusz, to się już zrobiło, siadłem mleko. Pozdrawiam cię serdecznie. Dzisiaj przed mszą z księdzem Wojciechem. O. Jemy pączki, a to od śpimki. Jemy pączki, jest Tomczu, pozdrawiamy się, Święty Boże. Ale słuchaj, nie. Zrobiłeś tu pracę, kurwa! Michał, jeszcze jedno starym, proszę. Moment. Nie wycinaj się tego. To się zrobiła teraz. To się nowela zrobiła. Już tam nagrywam, może to akcja, już tam. I wtedy Ricardo wziął, zdradził Esmeraldę w tym odcinku. I w tym odcinku, a jest to drugi odcinek z serii XTB. Dzień dobry, niedzielny poranek, 9:30. Standardowo Mariusza obiad po włościach trzeba zrobić. Za bardzo nie oberwałem, ale naprawdę dostałem. No i tak powinno być, kara musi być. Pierwszą rundę pod moje dyktando poszło tak, jak powinno być. Drugą rundę chciałem się kopać z koniem, pozostałem kopnięty. Wiedziałem, że nie mogę boksować, popełniło się błąd. No i wygrywa ten, który nie popełnia błędów. Brawo Artur dla ciebie. Zrobiłeś, co miałeś zrobić. No i to tyle. Ja już jadę sobie obiad po włościach zrobić standardowo. Dajcie mi przeciwnika. No. Nie dość, że jestem rozwalony. To jeszcze mnie duszą. O kurde, pięknie jest, nie? Teraz to dopiero się dzieje. Życie. Mam troszeczkę wiadomości od was, dziękuję. Powoli będę wszystkim sobie odpisywał, wiecie o co chodzi. Bo nie widzę na jedno oko. Nie widzę lipa. O. Dalej w szpitalu. Siedzimy. Wszyscy. McDonaldy. Tylko. Smacznego, nie? Spędziliśmy 7,5 godziny w szpitalu i jedyne to, co wiem, to, że mam bardziej oko spuchnięte. I nic więcej. Przyjeżdżają ludzie z połamanymi palcami, wykręconymi w drugą stronę. I dalej leżą. Pani siedzi od której wczoraj? Od 15. Nie no, jest pięknie, nie? Szpital horror. Warszawka. Ale już się stąd zawijamy i nie wiemy, co nam dolega. Zmęczyłeś się? Nie! Ja mogę robić 10 rund po 10 minut. Się nie zmęczę. Zapraszamy jakichś maratończyków. Robert Karaś, podejmiesz? Cześć, witam wszystkich. Tylko tak pokrótce chciałem powiedzieć, że ze mną wszystko dobrze. Nie ma większych obrażeń. Tutaj lekkie zarysowanie, ale nic złego się nie wydarzyło. Także u mnie ze zdrowiem wszystko dobrze. Bardzo bliziutka walka. Więcej wyjaśnień myślę, że jutro albo w poniedziałek. Teraz pojadę do hotelu, zjem coś dobrego, wyśpię się, odpocznę. Dostaję setki informacji, podziękowań, gratulacji, że bliska walka, że zajebista, że serducho. Z wszystkim macie rację, ale towarzyszy mi bardzo duża złość, wkurzenie, żeby nie powiedzieć mocniej, nie przekląć, ponieważ wydarzyły się rzeczy w ostatnią dobę takie, które no, zabrały mi zdrowie, ale o tym może troszeczkę później pogadamy, także dziękuję za wszystkie wiadomości, przepraszam, że nie odpiszę na żadną, ale jest tego tyle, że chcę jechać odpocząć, odezwę się, dziękuję.